twórczości przewija się. On nie jest moim ulubionym poetą, ale przewija się. Jest to poeta, który na to stwierdzenie, to jest sobie powinni zapamiętać poeci dzisiaj zaczynający pisanie, mianowicie, że dać odpowiednie dać rzeczy słowo, bo jego to słynne powiedzenie. Ja, gdyby nie to powiedzenie, Norwida, to ja bym tutaj przed Państwem nie stał. Ja po raz pierwszy zobaczyłem Norwida, dobrze mówię, na Pradze, po tamtej stronie Wisły, jako chłopak taki, nieduży, w mieszkaniu mojego szwagra. W biblioteczce, za szkłem biblioteczki stały książki. Wśród nich stało dzieła, chyba to były dzieła wybrane Norwida, przed wojną wydane chyba przez Miriama. Jeżeli ja pan dobrze, potem sobie skojarzyłem to. Czyli ja już go widziałem wtedy, kiedy on stał za tą szybką tam. I nigdy nie przypuszczałem, bo nie, skąd mogłem przypuszczać, że ja kiedyś w życiu dostanę nagrodę jego imię. No, jest to coś niesamowitego i muszę powiedzieć, że to mnie bardziej przejmuje niż sam fakt, że ach, nagroda. Nagrody w końcu. Ta amerykańska pisarka coś na rzeczy. Teraz, co ja chciałem powiedzieć jeszcze? Chciałem powiedzieć jeszcze, że będzie występował tutaj z nami Maciej Pietrzyk. Maciej, pokaż się. Jestem. Tak, powiecie, że to jest Maciej Pietrzyk. Wspaniały facet. Powtórz to. I razem z Maćkiem Pietrzykiem będziemy prowadzili tę aukcję. Aukcję też, ale cały wieczór, tak myślę. Bo tak. Ja rzuciłem palenie jakieś 13 lat temu i Maciek rzucił 13 lat temu. Ja z powodu serca. Ja z powodu rozumu. O. I tu właśnie będzie się odbywało pomiędzy sercem a rozumem. Albo właśnie też z jarmarku. Kupujcie, to są świetne jabłka z Macedonii, przyjechałem na rowerze. Właśnie ja tutaj bardzo ładnie w tych wypowiedziach moich przyjaciół nie zauważono jednej ważnej kwestii. Ja teraz zaczynam się do tego przyznawać, jak pod koniec życia niejako. Ja właściwie to byłem nadrealistą, czyli surrealistą, jak to mówią. Wiesz, w mojej twórczości jest masę takich skojarzeń zupełnie surrealistycznych, jak to mówią poprawnie. Dlatego też jestem czuły na wszystko to, co się dzieje jakby przed moimi oczami i co nie jest zgodne z zasadami. Mówiąc ogólnie rzecz biorąc. Dlatego sobie notuję. A przeczytałem gdzieś w jakimś niemieckim czasopiśmie medycznym, że kto jest zdrowy, ten lepiej znosi choroby. Dobra, chyba.